Serwus, z tej strony Jasiek i Sysia i dzisiaj chcielibyśmy wam przekazać bardzo ważną wiadomość, a zrobimy to w taki dosyć nietypowy sposób, ponieważ opowiemy wam historię przy pomocy tego czegoś pięknego, pięknego albumu, który kiedyś stworzyłem dla Sylwii, chciałam wręczyć na jakąś okazję, ale niestety drukarka się popsuła, nie miałem też papieru do drukowania i tak dalej i niestety... Świetne wytłumaczenie. No sporo rzeczy się zbiegło. Doceniam, że chociaż próbowałeś. Próbowałem i naprawdę prawie wyszło, tylko nie ma podpisów, nie ma niektórych zdjęć, ale tak to wydaje mi się, że album jest w 80% skończony i będzie można opowiedzieć tą historię. A jest to historia o pewnej niesamowitej, cudownej kobiecie o imieniu Sylwia Przybysz, która kiedyś sobie tweetowała i między innymi napisała tweeta do Justina Biebera i Seleny Gomez, chociaż nie oznaczyłaś ich. Nie oznaczyłaś. Nie wiedziałam, jak się oznacza. Że kochasz ich i jesteś największą fanką i chciałabyś ich kiedyś spotkać, bo to twoje największe marzenie. Mi się to było 10 lat temu. To 9 lat temu było. Ile ty miałeś 9 lat temu lat? 13. I 13-letnia taka Sysia zrobiła sobie zdjęcie w oknie, tak? Miałeś taką sama przywet... to zrobiłam, a wygląda jakby ktoś mi zrobił, bo to jest taka myślicielka. No i potem Sysia trochę wyrosła na skaterkę. I był też pewien młody kawaler o imieniu Jan, który streamował i znalazł cover Sysi, a właściwie to znalazłem cover Sysi w taki sposób w internecie, że SKKF mi go podesłał i nawet nie wiem w jakim celu, ale podesłał mi go SKKF i ja uznałem, że jest fajny i często słuchałem na moich live streamach kiedyś, jak robiłem na Twitchu i nawet pamiętam, że wysłałem swoich widzów, żeby ci coś skomentowali, nawet tutaj chyba napisali, nie? Jest. Jeżeli Dabrowski powiedział o tobie na live i dał linka do tego filmiku XD, co do filmu, a bardziej piosenki, to jest najsowo. 11 na 10. Jestem ciekaw, czy Kubuś i Kaja Pasztet, Katia Pasztet byli świadomi tego, jaką historię piszą. Trochę były podrywy na Asku. No, nie wiem, czy to szczerze mówię, czy ja byłem taki żałosny, taki cringe'owy trochę, czy to po prostu na live'ie było pisane. Podejrzewam, że na live'ie, bo na live'ie takie rzeczy robiłem. To jest twojego Aska. Masz jeszcze jakieś śmieszne rozmowy z Jasiem i ty napisałaś same takie XDA. XDA. A jak po kilku latach się to zmieniło, czy dalej mamy same takie śmieszne? Nie. już nie mamy. Teraz mamy poważne rozmowy. Teraz mamy na Messengerze tylko poważne rozmowy, albo jakieś memy sobie ewentualnie wysyłamy. No bo mieszkamy ze sobą na co dzień, też mamy taką pracę bardziej zdalną, więc widzimy się 24/7 praktycznie. Więc wszystkie śmieszne rzeczy wychodzą, żeby po prostu ze sobą gadamy. A kiedyś dzieliła nas naprawdę duża różnica, co Sylwia nawet pokazała. Jaką ty mapkę zrobiłaś? To pamiętam, nie odezwałeś się słowem. Na Omegle nie odezwałam się? Nie, na Omegle się odzywałem. Ty się nigdy nie ewentualnie ty się nie odzywałaś. Bo pamiętam, jak z tobą kiedyś rozmawiałam i z twoim kuzynem Mateuszem, to tylko ja ze sobą gadaliście, a ty, ze mną oj, to nic. Oj, już przestań. No, ale screena z Omegle udostępniłaś. Czy jeżeli byłoby bardzo źle i byłaby noc, środek nocy, zadzwoniłabyś do Janka? Tak, a wiecie co jest najlepsze? Że wiem, żeby przyjechał nawet w środku nocy. To musiało być z początku naszej już miłości, takiej związkowej. Może. Bo normalnie to bym nie napisała, żebyś przyjechał z Legnicy, bo to było wręcz niemożliwe. Twoje zdjęcie w koszuleczce Jaś. Jaka skaterka? Jaka skaterka, ja to jaka fanka. Tak jakiś łańcuch. Lecimy skate, dalej, tutaj nasza wiadomość. O, pamiętasz te buziaczki takie były kiedyś na... Jakie były dziwne buziaczki na fejsie? O ja, ale patrz jak mnie miałeś zapisanego, bo wtedy chyba nie można było zmieniać, nie? Ksyw. Jan Dąbrowski. Najlepsza z najlepszych dziewczyn pod słońcem. Tak, tuż po Miley Cyrus. Podrywa. Ale wiesz dlaczego to napisałem, pamiętasz? Nie. Bo mi przyniosłaś coś. Nie pamiętasz, co mi przyniosłaś? Autograf Krzysztofa Krawczyka. Autograf Krzysztofa Krawczyka, który będzie zaraz. Tutaj masz zdjęcie z Boxdelem. Z Fame MMA, znanego pana włodarza. Tutaj popatrz, jaka jest w ogóle Aleja Sław. Jest pan włodarz Fame MMA, jest raper Multi, jest Kosper, jest Niedźwiedź. No kurde, kiedyś podstawa YouTube'a. No i Sysia na meetupie się załapała w to przy to wszystko. Mój meetup. Tutaj proszę, moje pierwsze i Sysi spotkanie. Ja tego pani we Wrocławiu. To nie wiem. Tak, i to są nasze pierwsze zdjęcia, twoje pierwsze spotkanie też ze SKKF-em. Zawsze wychodziłam dobrze na zdjęciu ze SKKF-em. Jak pozujesz z kimś brzydkim, to po prostu ten kontrast jest na tyle duży, że się ładnie wygląda. Dlatego ja też zawsze lubię ze SKKF-em robić. Jezu! Pozdrawiam SKKF. Sylwia dostała koszulkę
Byłam tak chuda. Sylwia dostała koszulkę Jaś i sobie poszła zrobić sesję zdjęciową. To chyba ze swoją mamą poszła, nie? Poszliśmy na spacer po prostu. No i zdjęcie cyk, cyknięte. Tutaj spotkanie, jak Sylwia nagrywała swoją pierwszą piosenkę Plan we Wrocławiu. Wtedy też nagraliśmy cover Prócz Ciebie Nic. Ale robiłeś mi zdjęcia z ukrycia. Relacjonowałeś na bieżąco na Asków, widzą co się dzieje. O, tutaj proszę bardzo, z tych nagrań piosenki. I Sysia nawet na Asko odpowiedziała na pytanie, jak Jasiu pachnie? Ładnie. Coś się zmieniło w tym temacie? Jeszcze ładniej. O. Już mamy nagrywanie teledysku Plan. Sysia znowu z ukrycia mi robiła zdjęcia. Kiedy z ukrycia? Skoro wstawiałam na Aska, no to znaczy, że się nie ukrywałam. Ale mimo wszystko takie paparazzi trochę z ciebie było. Trochę byłam paparazzi. Teledysku Plan. Pierwsza wizyta w radiu razem z Kiślem. Potem Sysia nagrodę dostała ode mnie, to znaczy dostała ogólnie na festiwalu, ale ja ją wręczałem, nawet zaśpiewaliśmy. Popatrz, jakim kurde ja byłem w Łodzi rejem. Ty zawsze tak. Tylko byłeś. Powiedz mi, kto pozwolił mi wejść w bluzie z ketchupem na scenę. Ja teraz jak mam jakieś wystąpienie takie przed większą publicznością, to się ubieram jakoś w koszulę. Nawet teraz nagrywam vloga, ubieram koszulę, a tutaj wystąpienie przed publicznością, a ja stwierdziłem, ubieram sobie bluzę z ketchupem. Wtedy taki byłeś po prostu. Plakat, to jest w ogóle też fajnie. Popatrz, One Direction jest pode mną. Tutaj kolejne nasze zdjęcia zrobione, tutaj po festiwalu. Proszę bardzo, fotograf Krzysztofa Krawczyka, który załatwiła mi Sysia. To co? Bardzo jej dziękuję. Zgubiłeś już go. Jest gdzieś w kartonie. A, dobra. To jest taki dobra. A ja się nalatałam troszeczkę za Krzysztofem Krawczykiem, no, żeby widzisz, go zdobyć. Nie jest łatwo go spotkać. Ja go jeszcze nigdy nie spotkałem. Może kiedyś. Z Orange Video Fest. No fatalnie to wygląda. Jak fatalnie? Pięknie wyglądasz. Nie. Taka czarnulka. Ja pamiętam, jak cię wtedy zobaczyłem i się sobie... O! Sysia wychodzi na kobitę. Ale ładnie. Powiedziałeś, że lepiej mi w jasnych włosach. Nie, bo ja cię lubię o wiele bardziej w jasnych włosach. Nie, ale... ja cię lubię w ogóle, jakbyś był nawet łysy, to bym cię lubił. Przepraszam bardzo, to nie jest tak, że jakbyś miała czarne włosy, to ja wtedy powiem... O wiele bardziej cię lubię w jasnych. Ale... Nie, to może o wiele bardziej mi się podobasz w jasnych, a nie, że cię lubię. Ty musisz mnie zawsze lubić. Misiu, ja mam ograniczony słownik języka polskiego. Dobrze. Ja ci zaraz mogę fraszkę opowiedzieć o jasnych i ciemnych włosach. Na życzenie. Ale tak to po prostu mówię skrótowo. Tutaj Sysia znowu zrobiła sobie ze mną selfie i ty byłaś trochę taką psychopatką. Jak jest z tobą selfie? Było na Instastories albo na jakimś Snapie? Tak. Najsłodsze zdjęcie z moim kochanym grubiutkim braciszkiem from another mother. Tutaj jak Sysia przyjechała, bardzo ładnie. Z Hefa Lumpem nawet zdjęcie miałaś. Kucyki nagrywaliśmy wtedy z Sysią. Nagrywaliśmy. Cieszę się, że masz takiego przyjaciela jak Jaś. Cieszę się bardzo. I chciałem to dać. To zdjęcie, bo popatrz, wstawiłem na swojego Snapchata kilka lat temu, że nazwę moje dziecko spaghetti. Wiesz, że ja będę musiał to spełnić. Nie wiem, czy teraz, czy w przyszłym, czy za 10 lat, ale któryś będzie musiał się nazywać Spaghetti Dąbrowski. Ja tego nie pominę. Tak obiecałem i tak będzie. No i tutaj długa historia, nieważne co się działo. I potem na nowo się spotkaliśmy, na nowo się skrzyżowaliśmy. Na nowo staliśmy się bratnimi duszami. Sylwia, gratuluję ci, ale obiecaj nam, że gdy będziesz sławna, to się nie zmienisz i będziesz tą samą Sylwią, jaką jesteś teraz. Kochamy cię i zawsze będziemy twoimi misiekami. Boski guziec morski. A ty odpisałaś, nie zamierzam mniej niż 3. To jest niesamowite, widzisz? Ale to dałem ci specjalnie, żebyś zawsze pamiętała, że niezależnie co się stanie, zawsze są przy tobie ludzie, którzy cię kochają za to, jaka jesteś, za twoją muzykę i za wszystko. Nawet ja. Nawet ja. Tutaj proszę bardzo, nasze wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, Stany Zjednoczone, gdzie odebrałaś nagrodę Nickelodeon. To nie tu. Dobra, chciałem, wiesz, narobić ci dobry PR. Tutaj z Melen, twój przystojniak. Zobacz sobie, jaki ja w ogóle kiedyś byłem przystojny, szczuplutki, nie? A teraz jeszcze bardziej męski. Hiszpania, premiera filmu After, gdzie zostaje zaproszona z aktorami. To obok Hiszpanii, przywitanie ninży, mnóstwo wspaniałych rzeczy i wyjazd z JEW do Perth, do przepięknego regionu australijskiego, jakieś kolejne takie wspólne ćwiczenie na siłowni, było tylko jedno, ale mamy przepiękne zdjęcie. Aż w końcu pojawiła ci się taka mała wysepka na brzuszku.
która nie świadczyła o tym, że byłaś w Kołobrzegu i zjadłeś przepysznego kebaba, a to świadczyło o tym, że spotkałaś mnie, spotkałaś tego jedynego i razem postaraliśmy się, żeby nasza miłość zaowocowała. Wspólne wyjazdy, tutaj twoje przystojniaki, tutaj jak odbierałaś swoje pierwsze leasingowe auto, takie wspaniałe, swoje własne, tutaj rodzina cała twoja nowa, czyli z mojej strony rodzinka. Jesteśmy też my w Meksyku zwariowani. Tutaj Jay Dabrowski palący cygaro, co pewnie wytniemy. O, badass! Krztusił się, bo nie pali na co dzień. Jakieś inne wspaniałe dominikańskie przygody. Jak to teraz oglądam, to aż tęsknię tak mocno za podróżami. I to wszystko się rozwijało. Tutaj już mieszkaliśmy w naszych mieszkańkach własnych. Nagrania, proszę bardzo, płyty z werbą. Jakieś różne ciekawe akcje, wszystko totalnie niechronologicznie. Przyleciał nawet do nas przyjaciel z Moskwy, Krystian Kostow, by sobie z nami posiedzieć. Wspólny Sylwester. I wyjazd, to też Portugalia, nie? To Londyn. A Londyn, to tam był wcześniej Londyn. Nie wiem, pomieszało mi się to wszystko. Tak czy siak, niesamowite różne rzeczy. Poznanie mini Majka. Tutaj zróbmy pauzę, bo to był dzień wspaniały. Wtedy poznałem pierwszy raz ekipę tak osobiście, ale co najważniejsze, poznałem mini Majka. Różne takie. Mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie mi pozwoliłaś jechać, co świadczy, że jesteś naprawdę cudowną kobietą, bo także jakby troszczysz się o to, żebym się mimo wszystko rozwijał i mi pomagasz się rozwijać. Stany Zjednoczone. I w końcu pojawiła się nasza Lusia. Nasza Polusia. Cudowna istota, która zmieniła nasze życie na jeszcze piękniejsze. Tam, gdzie były lekko szare barwy, pomalowała na jasny, kontrastowy kolor. A chcielibyśmy wam powiedzieć, że to jeszcze nie koniec naszej historii. Tu są kolejne karty, które się będą pisać i które piszemy aktualnie. I obiecuję wam, że będą śliczne i mamy nadzieję, że wspólnie z wami jeszcze na jakichś spotkaniach z widzami udekorujemy ten album jakimiś fajnymi zdjęciami, ale chcielibyśmy wam opowiedzieć o pewnej istocie, która niedługo pojawi się w naszym życiu. Myślę, że to jest idealny kadr, bo nie chcielibyśmy wam pokazywać zdjęcia, bo to takie jest dosyć prywatne zdjęcie, bo widać tutaj twarzyczkę i tak dalej i chcielibyśmy to zachować lekko bardziej dla siebie, ale z racji, że już bardzo dużo pytacie, z racji, że już trochę się domyślacie, bo ten brzuszek syś jest już dosyć spory, a my nie chcemy tego ukrywać w wieczność, no to chcielibyśmy wam się pochwalić, że już niedługo na świecie pojawi się nasze drugie dziecko i myślę, że z tą wiadomością was zostawimy, nic więcej nie zdradzamy. Bardzo się cieszę. I pozdrawiamy bardzo mocno. Servus!